Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w tytule tego filmu i na miniaturce nie ma nic związanego z koronawirusem, to wszystko dlatego, że ja mam nadzieję, że nie jestem zarażony i nie jestem też zarażony wirusem clickbaitu. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie o moim 30-dniowym wyzwaniu, którym postawiłem sobie za cel nauczyć się bar spina. No jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, no to wiecie, że nie ogarnąłem tego w 30 dni, tylko w 40. No i dzisiaj opowiem Wam o moich próbach, o moich ćwiczeniach, które wykonywałem, bo łapałem się dosłownie wszystkiego. Opowiem Wam o przeróbkach sprzętu, opowiem Wam o maści na bar spina, opowiem o ochraniaczach, więc wszystko, co najistotniejsze, co może Wam pomóc ogarnąć tą sztuczkę, będzie w tym odcinku. Pierwsza i najważniejsza rzecz, jeżeli chcecie szybko ogarnąć bar spina, to temat zabezpieczenia nóg. Więc polecam Wam ogarnąć sobie ochraniacze na kolana, na piszczela i najlepiej takie, które tutaj boki nóg będą zasłaniać maksymalnie, bo każda nieudana próba powoduje, że obicia, stuczenia, zdarcia nóg są tak po prostu bolesne, że na drugi dzień nie będziecie w stanie w ogóle siąść na rower. Więc jak nie chcecie mieć przerw dłuższych niż dzień, dwa, trzy, tylko chcecie tą sztuczkę ogarnąć szybko, no to ochraniacze będą niezbędne. Możecie też pójść do apteki i poszukać jakiejś maści, najlepiej z heparyną, dzięki której te nogi będą Wam się goiły szybciej. No i jeżeli to będziecie mieli ogarnięte, to czas na modyfikację roweru. Najbardziej w oczy rzuca się oczywiście dętka, która jest owinięta na siedzeniu i na ramię. Jak zastanawiacie się, po co to zrobiłem, to zobaczcie ten filmik, na którym doskonale widać, że noga wpadała mi bardzo często między właśnie ramę a siedzenie, powodując straszny ból, więc rozwiązałem to w ten sposób. Kolejna modyfikacja to usunięcie prawej dźwigni od hamulca. W moim przypadku jest to tylny hamulec. No i na trytytki przyczepiłem tą klamkę pod ramą. Przewód jest ułożony w taki sposób, że nic mu się nie stało, jest to w miarę bezpieczne. Trochę co prawda porysowałem przez ramę, no ale dzięki temu rozwiązaniu dużo łatwiej jest złapać kierownicę. Jeżeli postanowicie zostawić sobie dźwignię od hamulca na kierownicy, to każdą ostrą krawędź proponuję zabezpieczyć pociętą w paski dętką. Dzięki temu Wasze palce nie będą aż tak poobijane. I na sam koniec zostaje temat wysokości, na jakiej ustawiłem siedzenie. Jeżeli obserwowaliście mojego Instagrama, to widzieliście, że na początku próbowałem z siedzeniem ustawionym bardzo wysoko, no ale finalnie doszedłem do wniosku, że nie ma sensu aż tak wysoko dawać tego siedzenia. No i aktualnie ustawione jest ono właśnie na takiej wysokości. A przełomowym rozwiązaniem problemu z lękiem przed zakręceniem w powietrzu kierownicą okazało się zrobienie takiego oto sprzętu, czyli wywalenie kół z mojego starego Neurona, zabezpieczenie ramy tekturą i taśmą w najbardziej newralgicznych miejscach, dzięki czemu po dosłownie 20 minutach treningu na tym rowerze udało mi się wyskoczyć, obrócić kierownicę i złapać ją. Dzięki temu po przesiadce na zwykły rower dosłownie po piątej czy szóstej próbie zrobiłem bar spina na rowerze z kołami. I tak jak widzicie, zostawiłem sobie korby z pedałami po to, żeby już nogi mieć ustawione prawidłowo, po to, żeby normalnie łapać siedzenie, przynajmniej próbować je złapać i nie oplątywałem tutaj już żadnymi dętkami siedzenia, bo tutaj się nie przewracałem. Oczywiście nie mam hamulca z prawej strony, prawej klamki, którą tradycyjnie umieściłem znowu pod siedzeniem, pod ramą. No i w zasadzie to rozwiązanie jest naprawdę genialne. Obejrzałem dziesiątki poradników i w zasadzie spróbowałem każdego ćwiczenia, które różne osoby polecały. No i mam takie przemyślenia, że jest dużo problemów z tymi ćwiczeniami, bo zwyczajne kręcenie kierownicą, które bardzo dużo osób poleca, czyli zablokować sobie tylne koło na przykład nogami, albo oprzeć się o ścianę i wtedy zacząć kręcić, jest naprawdę świetne. W tym wydaniu jest idealne. Jeżeli będziecie chcieli blokować sobie nogami w tym miejscu, to nie polecam, bo macie rower zablokowany i przednie koło Wam nie opada. A w rzeczywistości, jak będziecie robili bar spina, to przednie koło, jak puścicie, będzie Wam opadało. Więc proponuję Wam ćwiczyć od razu jak najbardziej zbliżone ruchy do tego, co będziecie wykonywali finalnie, więc jeżeli chcecie ćwiczyć w ten sposób ruch, no to złapcie sobie koło nogami, tak żeby po puszczeniu po prostu przód Wam opadł. No i to jest świetne, ale ma jedną wadę, bo
na nogach stojąc jesteśmy w pozycji takiej i kręcimy tutaj tak jakby w dół. A kiedy będziecie normalnie wyskakiwać z banychopa i kręcić kierownicą, to będziecie w pozycji takiej, nie będziecie kręcili w dół, tylko będziecie kręcili w tą stronę, a nawet troszeczkę do góry, żeby to koło Wam nie opadało. Ja bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby trenować sam obrót, ale w takiej pozycji jest super, ale kiedy już wyskakuję, to okazuje się, że mam ogromny problem z tym, że zakręcę, koło mi opada i kierownica nie wpada w rękę, tylko pod ręką. Więc proponuję zrobić sobie, nie wiem, jakieś oparcie do roweru, jeszcze tego do końca nie rozgryzłem, ale postawić sobie na przykład rower tutaj na jakimś pieńku i kręcić w tej pozycji, żeby pozycja roweru była dokładnie taka, jak będzie, kiedy już będziecie w locie próbowali puścić jedną ręką kierownicę i zakręcić. Fantastycznie. Długo, ale myślę, że precyzyjnie. Większość poradników mówi o tym, żeby próbować wyskoczyć na przykład z bowla i wtedy, kiedy mamy dużo czasu w powietrzu, żeby zacząć kręcić kierownicą. Ja osobiście nie umiem skakać z bowla, nie czuję się pewnie w powietrzu, więc wykonałem, nie wiem, ze 150 prób i ani razu nie odważyłem się zakręcić kierownicą. Natomiast dużo łatwiej przyszło mi zrobić to z banychopa. No ale to jest minus taki, że trzeba tego banychopa zrobić w miejscu wysoko i jeżeli tego nie potraficie, to będziecie musieli poćwiczyć. Więc tutaj myślę, że też dużo treningu przed Wami, żeby skoczyć wysoko albo ogarnąć płynnie i pewnie wyskok z bowla, bo bez tego po prostu się nie obejdzie. No i kiedy już ogarniecie kręcenie kierownicą, to zostaje temat zrobienia tego w powietrzu. I jeżeli będziecie mieli możliwość zrobić sobie taki sprzęt, to proponuję Wam przygotować sobie właśnie obok tej maszyny rower właściwy, po to, żeby po kilku udanych próbach na tym po prostu jak najszybciej przenieść się na zwykły rower, wyskoczyć i spróbować zakręcić. Mi się to udało, sprawdziło świetnie, ale jeszcze zanim Wam to pokażę, jak ta moja najlepsza próba wyglądała, to pokażę Wam, jak wygląda trening na takim rowerze. Czyli na początku możecie się delikatnie odchylić, nauczyć się łapać siedzenie, nauczyć się puszczać i kręcić samą kierownicą. To jest naprawdę świetne ćwiczenie. Kolejnym krokiem jest to, żeby nauczyć się robić banychopa na takiej maszynie. I kiedy poświęcicie trochę czasu na te próby, to przy którejś próbie w końcu odważycie się zakręcić. Nie ma tutaj obawy o to, że Wam rower wyjedzie, a Wy polecicie do tyłu, tak jak mi się to zdarzyło nieraz i poobijałem się dobrze, więc jest na tyle bezpiecznie dla głowy spokojnie, że polecam to ćwiczenie. Jak taką próbę zrobicie, to natychmiast skakujecie na rower właściwy. Jest duża szansa, że przełamiecie się. A czy Wam ten skok wyjdzie, czy obrót Wam wyjdzie, to jest długa droga. Mi pierwsza próba wyszła w miarę szybko, bo gdzieś po piątym podejściu, no ale miałem problem z tym, żeby łapać kierownicę, kiedy przednie koło opadało, bo najpierw dotykałem ziemi, a dopiero później łapałem kierownicę. Ale jedna próba udała mi się właściwa, czyli już byłem w momencie takim, że koło było już prawie przy ziemi, złapałem kierownicę, czy może złapałem, to jest też za duże słowo, ale już miałem ją w ręku i wtedy dotknąłem przednim kołem ziemi, więc to jest etap, na którym dzisiaj jestem. Jestem z tego mega szczęśliwy, chociaż zeszło się 40 dni na to. No ale cóż, teraz już będzie z górki, głowa odblokowana, technika w miarę ogarnięta, sposób do treningu myślę jest całkiem ok. Więc jak Wy będziecie mieli jakieś pytania związane z tą techniką, to śmiało piszcie w komentarzach. No a ja na dzisiaj Wam dziękuję. I w zasadzie mam jeszcze jedno pytanie, bo jest spokojny czas. Siedzę sobie w domu i zastanawiam się, czy nie odpalić daily vlogu. Jak macie jakieś pomysły na takie filmy, to też piszcie o tym w komentarzu.
a ja może zmobilizuję się i zacznę nagrywać codziennie. Więc dzięki jeszcze raz na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.